Kolejne pytanie mam od naszego kolegi ze studiów Sylwka. Zapytał się chyba o dość w miarę popularny mit, mianowicie o jedzenie czegokolwiek po godzinie 18. I on takie pytanie nam zadał i dał po przecinku, czy to prawda, że po prostu po tej 18 inaczej się odkłada tłuszcz w organizmie? Nie, absolutnie nie. I to jest faktycznie jeden z bardziej ciekawych mitów, bo skąd to się wzięło? Trzeba sobie zadawać pytanie, prawda? To jest dłuższy wywód, ale postaram się go skrócić maksymalnie. Jest to związane z pojęciem diety, które kojarzy się negatywnie. Mhm. Nikomu się dieta nie kojarzy pozytywnie, prawda? Dieta to jest jakiś, zazwyczaj w stanie chorobowym trzeba jeść klejki, inne niedobre rzeczy, żeby wyjść na prostą. Więc co się wzięło z diety? Dieta dotyczyła jednostki chorobowej. Jednostki chorobowe, szpital. Szpital, kuchnia czynna od godziny 4 do godziny 16, później zamykana. Więc nie ma kto dać, podać posiłku, bo o 18 już tam jest bardziej pani oddziałowe, czy pani pielęgniarki pytają, komu dać tabletkę na sen o 18, żeby już był spokój i cisza na oddziale, a nie kto jest głodny, prawda? Choć powinno być w tym kontekście, bo ludzie są tam bardzo niedożywieni, potrzebują masę energii, żeby się regenerować, rehabilitować. Stąd się też wzięło pojęcie, że po 18 nie jemy. Dlaczego? Bo nie ma kto przywieźć jedzenia, więc pielęgniarki, pani oddziałowe, tłumacząc to, no mówią, że taka jest zasada dietetyczna. Dietetycy kliniczni nie mieli co zrobić, no przecież nie będą serwowali ludziom, prawda, zakłócali porządku na oddziale. No i stąd to się wzięło. Czyli po 18, szanowni pacjenci, niestety nie jemy. No i to się tak rozeszło, prawda? Że tak, chcesz być zdrowy, to nie jest po 18, bo chorzy nie jedzą po 18, wychodzą ze szpitala szczuplejsi, ale zdrowi, prawda? Więc pewnie to jest coś dobrego. Większego mitu nie ma.